Hej, dzień dobry. Dzisiejszym tematem właśnie będzie Polska, film i militaria. Wow! Hola! Dzięki! Taką imprezę będziemy mieć za każdym, słuchajcie, razem. Więc jeżeli chcecie zdobyć darmowe wpisowe, nie, tam trzeba wpłacać te 5 złotych, to za darmo, wystarczy, że na swoim Facebooku, Instagramie ogłosisz właśnie to, że kurczę, dzisiaj mamy quiz i tak dalej, biorę udział, żeby więcej osób się tym zainteresowało, wtedy otrzymujesz ode mnie taką nagrodę. Uwaga, zaczynamy, kategoria Polska. Ile linii metra znajduje się w Polsce? Ile linii metra znajduje się w całej Polsce? Jedna, dwie, trzy czy cztery? Oczywiście. Dobra, oczywiście tylko dwie linie metra są i obie znajdują się w Warszawie. Ania i Bartek, brawo! Pozostali na razie jeszcze czekają na punkty. Prowadzi Ania. Czym jest poznański gzik? Suszone mięso, warzywa z grilla, twaróg czy placki ziemniaczane? Twaróg, oczywiście taki rodzaj twarogu z pyry z gzikiem na przykład można jeść. Trzecie pytanko i kończymy kategorię. Mieszkańcy którego miasta to scyzoryki? Ale czy to mieszkańcy Krakowa, Rzeszowa, Kudowy, Zdrój czy Kielc? Scyzoryki, inaczej. Dobra, Kielc oczywiście, że chodzi o Kielc. Ania, Bartek i tutaj Olek, Bolololo, Ola i Bodek. Sejm Polski znajduje się przy ulicy której? Sejmowej, Więziennej, Wiejskiej czy Miejskiej? Chyba to też proste, nie? No każdy wiedział oczywiście, że to chodzi o ulicę wiejską, nie więzienną. W którym mieście kręcono Świat według kiepskich? Serial Świat według kiepskich, w którym mieście to było kręcone? We Wrocławiu, w Gdyni, w Łodzi czy w Lublinie? Oczywiście, że w moim Wrocławiu. We Wrocławiu na ulicy Ćwiartki 3 chyba, nie? Jeśli tam dobrze pamiętam. No i zobaczmy tutaj, kto rozwala system. Jest Ania, jest Bartek, jest Olek, Bolololo, Ola, Bodek i Johnny. Wygrywa Ania. Tylko że zgodnie z zasadami, znaczy ogromne brawa dla Ani, ale zgodnie z zasadami idziemy oczko niżej. Bartek, wygrywasz oczywiście nagrodę pierwszą. Militaria, już włączyłem militaria, potem będzie film. Co to jest na tym obrazku, słuchajcie? Napiszcie mi proszę, co to jest. Menażkę. Pierwszy jest Johnny, Neon Alien Ola, Pudzian jest nawet z nami. Drugie pytanie z kategorii militaria. Znów obrazek chyba, nie? Jak nazywa się ta broń, którą tutaj teraz zobaczycie na obrazku? Wow, nie ma obrazka, ale jaja. No niestety musimy zrobić spalone gary tutaj w tej prezentacji, zobaczcie. To jest taka rozrywkowa. Czym były U-boty, co to jest? Pancerze, okręty podwodne, czołgi bez gąsienic czy oddziały niemieckie liczące 12 szwadronów? U-boty, oczywiście, że U-boty to okręty podwodne, tutaj chyba wszyscy to wiedzieli, nie? Wszyscy, jak najbardziej i zrobię wam kategorię bonusową. Symbolem pełnej wolności gladiatora. No pięknie to zapisałem, to jest tak gramatycznie zdanie poprawne. Pełnej wolności symbolem gladiatora było. Czapka, drewniany miecz, skórzane buty, czy może złote nagolenniki. Symbolem pełnej wolności gladiatora była czapka. Słuchajcie, skórzana czapka. Drewniany miecz gladiator dopiero otrzymywał po 3 latach walk na arenie, a po kolejnych 3 otrzymywał czapkę, która czyniła go wolnym. No, Pudzian wie, bo Pudzian walczy w klatkach, bo on się zna, on wie dokładnie, o co chodzi. Ostatnie pytanie. Rodzajem broni białej jest. Co jest rodzajem broni białej? Armata, wiatrówka, karabin czy kastet? Kastet oczywiście, broń biała, czyli nie ta na odległość, tylko taka do walki bezpośredniej. I ostatnie? To było pytanie? Chyba tak. Johnny, gratulacje dla ciebie, ale niestety, tak jak mówię, tutaj pobite gary mamy w tej. To jest moja wina, biorę to na siebie, biję się w pierś. I zanim wam włączę kategorię film, to na pewno sprawdzę, czy wszędzie zamieściłem obrazki. Film, z jakiego filmu pochodzi ta scena? Mam nadzieję, że teraz już widzicie ten obrazek i będziecie mogli mi napisać, z jakiego filmu pochodzi ta scena. To jest nawiązanie do poprzedniego pytania, chodziło właśnie o gladiatora. O, czekajcie, bo mamy szmaragdy i diamenty. Dobra, piszcie. Spoko. Chodziło o Piratów z Karaibów oczywiście. Tutaj Johnny, Neon Alien, Ola i Bolololo. Trzeci film. Z którego filmu to jest kadr?
jaki to jest film. Ja mam powiem tak, ciekawostkę, byłem na tym filmie w kinie z Anią. Nudniejszego filmu w życiu nie widziałem. Jaki to był nudny film. O mój Boże, a podobno teraz ma być druga część i pewnie będę musiał znów pójść do tego kina, to wtedy sobie wezmę poduszkę jakąś cieplutką, kocyk i tak dalej, bo tu chodzi o Dune. Nie wiem, może ktoś z was lubi, może ktoś nie... Duna. Bartek, brawo. Czwarte pytanko to, z jakiego filmu pochodzi ta scena, słuchajcie. To jest też taki film, na którym... Ale akurat mi się podobał. Mi się akurat ten film podobał. Ciężko, bo to jest Marsjanin. Oczywiście. Johnny, Neon Alien i Bartek. Z którego filmu to jest scena? A, to to chyba też taki dość znany film. Chodziło o Miasto 44, oczywiście. Jest Neon, jest Johnny, jest Bartek. Johnny, więc jednak, słuchajcie, Oliwa Sprawiedliwa jednak stało się tak, jak być powinno. Johnny, wygrywasz nagrodę drugą, w sensie będziesz losował drugi. Dobra, mam 7 osób, więc zapraszam was do kategorii mitologia. Pytanie numer 1 z kategorii mitologia. Syn Odyna i Freji to, jak miał na imię z mitologii nordyckiej, syn Odyna i Freji? Ymir, Thor, Magni, Loki. I oczywiście chodziło o Thora, to syn Odyna i Frey. Według mitologii słowiańskiej opiekunem lasów był kto? Bieda, Kikimora, Licho czy Leszy? To jest opiekun lasu, taki tam duch, czy demon, czy jakiś stary dziadek, no ale nazywa się Leszy. Olek, Anton, Ola, Bidek, Bartek, Bolo, Johnny, Neon. Super, widzę, że to wam ekstra idzie. I Olek na prowadzeniu. Pięknie. Mitologia. Kto pokonał Meduzę według mitologii greckiej? Taką tą z tymi włosami, co zamieniała w kamień Meduzę. Herakles, Perseusz, Achilles czy Orfeusz? Kto pokonał Meduzę? Oj, uwaga. Chodzi o Perseusza. To, że tam ten Herakles czy Herkules, nie. To nie był absolutnie on. W tej bajce Disneya Herkules, tam jest chyba, że to on ją pokonuje i tak dalej, ale tak naprawdę to był Perseusz. Odpowiednikiem Hermesa w mitologii rzymskiej był bóg, który nazywał się Jowisz, Neptun, Mars czy Merkury. O, też widzę, że wiecie. Merkury. Tak, Merkury był odpowiednikiem Hermesa. Bogiem słowiańskim nie jest. Który z tych tutaj? Veles, Perun, Baldur czy Świętowit? Który z nich nie jest bogiem słowiańskim? To chyba też proste. No, chodziło o Baldura, który wywodzi się z mitologii nordyckiej. Tam. Bartek oczywiście wygrał. Brawo. Tylko, że Bartek już jedną nagrodę dzisiaj zdobył, zgodnie z naszymi nowymi zasadami, więc idziemy niżej. Neon Alien niestety nie mam cię na liście wpisowej. Anton, kim jesteś Anton? Ciebie chyba też nie mam. Potem jest dopiero Ola. Także chyba, że Anton napiszesz mi, kim jesteś, ale wydaje mi się, że ciebie też nie mam na liście niestety. A według naszych zasad idziemy potem coraz to niżej. No i osobą, która zdobyła 2617 punktów jest Ola, więc brawo. Nie widać okna z nagrodami? A, nie widać okna z nagrodami, sorry. Dobra, teraz widać okno z nagrodami, nie? Dobra, jest, widać, dobra. To tak, dla Bartka pod jedynką jest dycha. Teraz, żebyście widzieli. Dla Spocona, czyli Johnego, pod trójką jest dycha. A trzecia nagroda pozostaje dla Oli, czyli dwójeczka, czyli dwie dychy, więc... Bardzo gratuluję wszystkim, słuchajcie, którzy dzisiaj wygrali. Dobra, to ja w takim razie wam po raz kolejny dziękuję i już uciekam. Trzymajcie się, na razie, hej, do zobaczenia.